Z nami Robert Tolarek po ceremonii ważenia. Ustaliliśmy, że tam kupę luzu było, że tam jeszcze ze dwa gryzy mogłeś zrobić. Oczywiście, limit osiągnięty, także do walki przygotowany, myślę, że jestem. Ty musiałeś osiągnąć taki prawdziwy limit, tak? Bo walka jest o pas. Oczywiście, tu trzeba było mieć równo 76-200, zeszłem troszkę niżej, także... Całe 50 gram, no naprawdę. Słuchaj, nie ma tej walki z Lemie, natomiast jest walka, która może ci, może sportowo nie ma takiego wymiaru, ale może ci dać być może nawet więcej medialnie. No, medialnie jak najbardziej, bo okazało się, że jestem walką wieczorową, walczymy na koniec tej gali, także to jest też dodatkowo dla mnie fajny prestiż. Mówiłeś, że troszeczkę posparowałeś, ale to nie były takie ostre sparingi, tylko takie zadaniówki bardziej? Jak najbardziej zadaniówki, my zamieniamy ten sparing w mocną, solidną tarczę 10-rundową i takie sparingi zadaniowe, co wcale nie jest powiedziane, że my tam bijemy ustawowo. Po prostu też tam się bijemy, tylko w inny sposób. Gdyby jeszcze tak z półtora roku temu mówiono o tej walce, to faworyt byłby zdecydowany, czyli ty. Natomiast Łukasz pokazywał ostatnio, że idzie w górę. Mocny chłopak oczywiście, fajnie boksuje, idzie do przodu, nie boi się, ale w boksie zawodowym jeszcze chyba nie poboksował z mocnym rywalem, nie dostał mocnego czasu. Właśnie, bo Łukasz lubi się pobić, natomiast gdzieś ten najsłabsza jego strona to chyba ta siła ciosu, chociaż ma Rafała Jackiewicza zaliczonego przed czasem, to jednak ten styl powinien ci pasować, prawda? On raczej nie będzie unikał, on raczej nie jest facetem, który boksuje, on raczej pójdzie z sobą na wymianę. Zgadza się, ja nie potrafię boksować z tymi zawodnikami, którzy uciekają i punktują. Dokładnie tak jak mówisz, będzie decydować wymiana. Ten dystans długi też na ciebie jakoś wpływa tak teoretycznie na twoją korzyść, prawda? Jeszcze w życiu nie boksowałem 10 rund. Ale generalnie już miałeś takich kilka walk poważniejszych, które te parę rund potrwało. Zgadza się, boksowałem 9 rund z mistrzem świata Liamem Smithem. To jest mocna batalia. 10 rund, 10 razy 3 minuty to jest pół godziny mocnego boksu. Także tutaj trzeba być mocno przygotowanym. Dokładnie przeanalizowaliście rywala? Ja zawsze się skupiam bardziej na sobie niż na rywalach. Oczywiście widzę tam luki, wiem co tam wchodzi. Za bardzo nie było materiału, żeby go studiować. A więc tak z poprzednimi walkami skupiałem się na sobie i to był klucz do sukcesu moich zwycięstw. Tych zwycięstw miałeś, takich niespodzianek wyjazdowych miałeś sporo. No ale w tych rankingach nie istniałeś. Gdzieś tam byłeś w pewnym momencie koło 25 miejsca w WBC. Natomiast teraz ta walka teoretycznie i ten teoretycznie pasek może sprawić, że w tych rankingach zaistniejesz na poważnie. Jak najbardziej. Idę do przodu, idę po swoje i dobijam do żołówki. Niektórzy twierdzą, że ta długa przerwa może ci pomóc, bo toczyłeś wojny. I no, takie poważne wojny, tak? A niektórzy twierdzą, że może ci przeszkodzić, bo jednak nie ma tej czutki. Jak ty to odbierasz? Trudno właśnie powiedzieć. Sam jestem ciekaw, co się wydarzy. Bo te sparingi, tak? Treningi to nigdy nie jest to samo, co prawdziwa walka. Oczywiście. Nie ma jak jesteśmy cały czas w prime i walczymy co miesiąc. Także to trudno powiedzieć. Oczywiście ring właśnie zweryfikuje. Słuchaj, no wiadomo, że sportowo najważniejsza walka to jest Michał Cieślak z Kaszyńskim. Natomiast wiele osób ostrzy sobie apetyt na waszą walkę. No i mam nadzieję, że jutro udowodnicie, że jak nie pierwsza, to druga walka wieczoru właśnie należy do was. Oczywiście, masz rację. Dzięki wielkie. Dzięki również.